Cześć, z tej strony UGA, witajcie w War Thunderze. Dziś chciałbym wam pokazać bitwę. Kiedyś to były bitwy historyczne, teraz to są bitwy realistyczne. W każdym razie lecimy sobie już bez pomocy celowania. Samolocik jaki mamy to Buffalo, wersja trzecia. Całkiem fajna maszynka. Ju by chciał nas tutaj wziąć na cel, ale nie damy mu takiej przyjemności. Kolega nam, widzę, pomógł. I tyle go było. To bardzo słabe samoloty, jeśli chodzi o i o historyki, i o zręcznościówki. No te niemieckie naprawdę pseudobombowce nie zostały w tej grze zbytnio docenione. Co innego, BF-110 to bardzo twardy przeciwnik. Może tym się zajmiemy. Leci dosyć wysoko. Takim lekceważeniem lekkim do nas podchodzi, nawet nie manewruje, no ale dobra. Jak tam sobie chce. Niezły, niezły ma wygar tym samolotem. Ciekawe, dokąd on leci, że tak nam ucieka. Leci na te bombowce chyba. Coś tu gdzieś na radarze jeszcze mamy. BF-109. Dosyć wysoko. Jak gracie na historyku, będzie jakim samolotem, zawsze sobie najpierw sprawdźcie, do jakich wartości grzeje się silnik, olej, żeby was to potem nie zaskoczyło, kiedy będziecie potrzebowali właśnie pełnej mocy, że już niestety, ale nie będziecie mogli jej używać w obawie o przegrzanie silnika. Polecimy tutaj za tymi chłopakami. Oni zaraz będą atakować te bombowce, zaczną robić jakieś zwroty. Wtedy będziemy mogli ich dogonić. Widzicie, ten BF już traci odległość do nas. Będziemy się musieli nim zająć. Ładnie poszedł. I teraz ten BF-ik, który nam wcześniej uciekł. Dobra, załatwiony. Ile jeszcze mamy amunicji? 600. Tutaj fajnie, że Amerykanie mają jej sporo. Dzięki temu nie musimy z byle powodu wracać na nasze lotnisko, tylko możemy sobie troszkę postrzelać na spokojnie. Niestety samoloty, które mają mało amunicji, nie mogą za dokładnie przycelować i taki pilot musi cały czas myśleć o tym, że jak przetrzyma spust zbyt długo, no to nagle może skończyć walkę z pustym magazynkiem i wtedy bez taśm amunicyjnych ciężko walczyć, można tylko robić uniki i uciekać. No, kolejny BF-ik. O, już go nie ma. 110, sporo ich nabrali. Widzę, że teraz o jakiś czas już na jedynkach nie grałem w historyku, że teraz one są bardzo popularne. To fajne maszyny, tylko że no,
trochę mało zwrotne już, jak ktoś nam wsiądzie na tyłek, to to jest problem, jeśli strzelec szybko nas nie rozwali, no to będzie po nas. No dobra, tamten niech sobie bierze go, weźmiemy tego drugiego. Kurde, prędkość mamy trochę zbyt dużą. Ale zaraz będziemy robili jakiś zwrot. Czy ten pan pójdzie na nas, czy nie? O, to jest pytanie. Chyba nie. A, tu jest jeszcze taki pan. Lepiej się nim zajmiemy, bo on akurat może nam wejść na tyłek i nas rozwalić. Bo to jest już zwrotniejszy samolot. Nie wiem, co on robił. Chyba był uszkodzony. No, mniejszy. Tutaj P-38 dostała. O, dobrze, że robi zwrot. Miło z jego strony. Dobra. Została jeszcze ta WF-ka 110. Ją będzie ciężko dorwać. No ale zobaczymy, może się uda. Leci w tą stronę, to trochę mu spróbujemy przeciąć drogę. Weźmiemy, nabierzemy trochę wysokości, potem jak będziemy schodzić w dół, będziemy mieli dobrą prędkość przelotową. Zawsze starajcie się mieć większą prędkość niż wasz przeciwnik. W razie jakby się nie udał atak, to możecie wtedy spokojnie zdążyć się wycofać i ponowić go. A kiedy niestety mamy mniejszą prędkość, no to jeśli pilot jest przynajmniej równorzędny z nami, to raczej już jest pozamiatane. Dzisiaj straszny tłok. Ogólnie ostatnio gra stała się masakrycznie popularna. 70 tysięcy graczy na serwerze. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś nam... Jeszcze jest jeden gdzieś pilot, może nam wsiąść na tyłek. Leci na lotnisko. No właśnie, tam karabinki będą go bronić. Chyba, że prędzej go Legis dorwie. No zobaczymy, nie będziemy odpuszczać. Jak nas strącą działka, no to trudno. A, nie ma takiej potrzeby. Działek niszczyć nie będziemy, bo one potrafią naprawdę strącić samolot dosyć szybko, nawet jednym celnym strzałem, tak więc szkoda maszyny. A, gdzie jest ten jeden pan? To może być bombowiec, skoro tak tłucze czołgi. Zobaczymy, czy ktoś go widzi. A nie, to jest... to jest zwykłe M410, taki tutaj sobie latający ten jeden. Moglibyśmy go też rozwalić właściwie. Fajnie by było, jakby leciał właśnie na nas. Z
szczęście tak jest, tylko ma znacznie lepszą wysokość od nas. O la la, gdzież on leci? My nie będziemy w stanie go sięgnąć. Na pewno nie. Chociaż może jakimś fartem. Ja. No właśnie, jak widzicie, przeciwnik ma większą prędkość, to bez problemu sobie nas uniknie, przeleci, poleci. Prędkość i wysokość, wysokość wiadomo. Ciekawi mnie, gdzie ten bombowiec jest. Raz miałem taką bitkę, że został jeden koleś. Właściwie to dwóch najpierw i jednego z nich zniszczyłem, to drugi uciekał mi po całej mapie. No jest to, kurczę, na zręcznościówce niemożliwe. Tutaj niestety takie hity się mogą dziać. No a w końcu skończył się czas, tak więc sobie miałem taką dosyć długawą bitwę. Co prawda punktów i kasy wpadło multum, ale czasu również na to się straciło sporo. Nie rozumiem takich ludzi, bo co mu dało to, że on tam tak strasznie przeżył. Próbowałby walki, nie wyszłoby to trudno, mógłby się czegoś nauczyć. Każda porażka może nam dać dużo doświadczenia. Pokazać właśnie jak przeciwnik, wystarczy przeanalizować replaya, zobaczyć jak przeciwnik nas zniszczył, jak do tego doszło. No i starać się samemu potem być w jego roli, czyli na przykład jak był wyżej od nas, no to... O, ja tu gadu, a tu się już bitwa skończyła. No i dobra, zobaczymy podsumowanie i tyle. Jak widzicie, ten samolocik jest całkiem mocny. On bardzo dobrze skręca. Dodatkowo ma dosyć dobre prędkość. Jak na ten tier, jedne z lepszych uzbrojeń, te cztery karabinki koszą elegancko, tak więc nic, tylko go brać i sobie śmiało latać, pomykać i cieszyć się zabawą. No tutaj na jedynce to tylko jest zabawa. Już później na wyższych tierach robi się znacznie bardziej gorąco i więcej tych maszyn jest. Tak więc jeśli chcecie spróbować sobie latania na historykach, jest to znacznie trudniejsze, ale no tak jak mówię, na jedyneczkach na spokojnie sobie możecie zacząć latać i wtedy zdobywać doświadczenie i wchodzić na wyższe tiery. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć!